Siema ludzie, tutaj Kimek, witam w kolejnym odcinku ze Smite'a. Dzisiaj zagramy sobie Bastet, boginią kotów, boginią egipską, zabójcą, ataki fizyczne. Zalety to duże obrażenia dla pojedynczego celu, a poziom trudności łatwy. No i tak, umiejętności to pasywka, otwarta rana, kiedy Bastet trafia wroga umiejętnościami pazur, ostrego bicia lub pozbawienia pazurów, rani go na krótki czas. Jeśli cel jest ranny, powyższe umiejętności zadają dodatkowe obrażenia, ale usuwają ranę. Pierwsza umiejętność to pazur. Bastet rzuca się w kierunku wybranego miejsca, zadając obrażenia wrogom w promieniu. Przez 4 sekundy po ataku może nacisnąć przycisk ponownie, by powrócić do miejsca początkowego. Bastet porusza się 25% szybciej podczas powrotu. Druga umiejętność to ostry bicz. Bastet drapie wrogów, wywołując u nich krwawienie i obrażenia co sekundę przez czas trwania umiejętności. Trzecia umiejętność, pozbawienie pazurów. Bastet rzuca sztyletem, który wybucha po dotarciu do celu, zadając obrażenia i spowalniając wrogów w obszarze. Oraz umiejętność ostateczna, koci zew. Bastet przywołuje trzy koty z podbloku klakiery, które atakują wrogów w pobliżu, spowalniając ich i zadając im obrażenia. Zachęcone zapachem krwi koty w pierwszej kolejności zaatakują krwawiących wrogów. Zatem to są umiejętności Bastet, a my sobie zagramy na arence. Oto składy. Ja jako Bastet, a ze mną drużynie Szebalankę, Ares, Kukulkan i Raijin. Jako Szebalankę gra Fenton z poprzedniego odcinka, a jako Ares Jupiter.pl także z poprzedniego odcinka. U wrogów Herkules, Hades, Raijin, Merkury i Nid. Zatem zagramy sobie arenkę ze względu na to, że to moja pierwsza gra Bastet. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że coś tam uda się pozabijać, jako że to zabójca. Bierzemy buciki, żeby na bossa nie latać, szmaciaki, no co prawda, ale może się przydadzą. No i tak, jedynka będzie służyć do ucieczki także. I do takiego szybkiego ataku. Ponieważ, jak mówiłem, można się cofnąć do miejsca poprzedniego. 4 sekundy po użyciu umiejętności. Dobra, mamy wzmocnienie od Aresa. Atakujemy. Ja bym chciał na oczywiście obrażenia. Nie jestem pewien jak działa ten ultimate. Dzięki Raijin, najlepszy Raijin. Zabrał mi buffa, Frejer. Nie jestem pewien jak działa combo. Zatem nie powiem nic dokładnego. Dobra, wrócę się. No fajne te skoki takie. Mogę dziabnąć i uciec od razu. Tylko muszę mieć... Nie mam many. No zresztą prawie Hadesa sprzątnąłem. Bierzemy coś na obrażenia, czy może buty? Buty dokończymy i teraz dopiero na obrażenia, może Jotuna. Dobra. Ultimate'a też mam. Jak to działa? A! Dobra, po prostu lecą te koty i biją. Mam nadzieję, że trafią w Boga, a nie w miniony. Nie wiem, czy zatrzymują się na minionach. Będzie używać Ultimate'a. Używa. Jak to zrobił? Zwiał, ale nie zabiłem. No to już zdarza się. O. Troszkę lipa. Czy zabójstwa ze strony wrogów. No, trafiłem. Ale tam się uleczył, widzę.
Nie wiem co maksować. Może nie będziemy skupiać się na Hadesie jak wcześniej, tylko na kimś słabszym, na przykład Nit albo Merkurym. Czy zabójcy. No, walnęło go. Jest tam krwawienie. No, tu nie udało się trafić. Kotki szybciej, jeszcze 15 sekund. Też mam takiego skina właśnie do Kukulkana, zatem chciałbym go ograć. Niedługo też. Myślę, że po Sol, która powinna być w następnym odcinku. Znowu many nie ma. Dobra, kupujemy kolejny przedmiocik. I trzeba się wracać, coś zabić. Cokolwiek. Myślę, że ciężko będzie. Takie umiejętności nie są zbyt, no, mocne. No, zwiał. Herkulesa znam już, więc wiem jak działać z nim. Trzeba po prostu uciekać na boki, żeby nie trafił tą swoją drugą umiejętnością. Trafił mnie tym. No, Kulkan zabił. Uda się zwiać? Dobra, udało się. Nie zabiłem, co prawda, ale coś tam zrobiłem. No tu Merkury sobie buffy brał. Ultimate zużyty. To atakuj, panie. Dobra. Jak tu zaatakować? Myślę, że Bastet nie jest zbyt dobry na arenę. Lepiej by było chyba do tego, do jakiegoś Jousta, myślę. Czy do Conquesta nawet. Tylko, że boję się brać na takie większe mapki, bo myślę, że spieprzę. Trafiłem, czy nie? Aż tu wrócę. No, trafiłem Hadesa. Po kolei umiejętności będę odpalać. Znaczy, rozdawać punkty umiejętności. No, na razie nie jest zbyt dobrze. Ten jeden zgon mnie tutaj nie daje spokoju. No, muszę coś z tym zrobić. Muszę wyrównać. Jakiś kill steal, no, szybko. Kasa się zbiera. Też mana szybko schodzi. Nie wiem, co z tą maną ostatnio, jakiś kryzys mamy, jak z pieniędzmi w państwie zaczyna brakować. U wszystkich. Dobra, poczekajmy. Też się wbije tam, jak będzie trzeba. Nie sięgnął, a mnie jeszcze trafił. Ares gdzieś tam atakuje teraz.
No świetnie, kurwa, po prostu zajebiście. Nit. Tego nie znoszę. Tego nie znoszę. Jak wykorzystałem już. Sanktuarium. No teraz trzeba kogoś zabić, zdecydowanie. Bo się wścieknę. Jeszcze ultimate poszedł. Herkules idzie. Nie mam tak dużych obrażeń, no. Ja mam strasznie mało obrażenia. Pewnie ten Herkules ma większe obrażenia. Trzeba kupić te przedmioty. No i nie ma kasy. Ile tu potrzeba? 1600. To 61 obrażeń. Nic sobie wzięła buffa. Nie no patrz, ja bym go zabił już, gdyby... O! Co zrobił? Gdybym miał lepsze obrażenia. Dobra, Kukulkan zabił. Ja się tam przyczyniłem do tego. No i znowu Kukulkan zabił, co jest? Ej. To mi się nie podoba, bo ja nie mogę nikogo zabić. Nie mogę nikogo zabić. Nawet Kistila nie mogę zrobić, co jest? Cholerka. Trzeba się skupić na grze teraz. Przyjmę pozycję do grania z lepszym głosem, ponieważ przybliżyłem się do mikrofonu. I od razu zabiłem, widzicie? Ta pozycja działa, to jest pozycja do grania. Nachyliłem się troszkę nad mikrofonem. I od razu lepiej. Chuj, że kręgosłup mi niedługo pieprznie przy takiej pozycji, ale lepiej gram. No, tutaj nic. Widzę. Ajajaj. Dobra, trzeba się skupić. Jedno zabójstwo, jeszcze jedno potrzeba, żeby wyrównać. Bardziej się skupię. Bardziej przybliżę do mikrofonu. Do ekranu. Jak mnie rzuca w ogóle, jak szmatę. Ja spadam sobie kupić jakieś przedmioty. No to. Na przykład. Zabite, mówiłem. Pozycja działa. Pozycja do grania. Albo pozycja do keystealów. Też może być taka. U, jak go sprzątnął pod koniec ulta. Trzeba coś jeszcze zabić, żeby troszkę poprawić staty. Jest coraz lepiej. Trzeba będzie się wycofać niedługo, kupić przedmioty.
kogo tutaj sprzątnąć teraz. O, mamy, widzę nit. Dobra, nie będę tam lecieć, bo jeszcze mnie zabije. Ja sobie zwiewam. Mój ultimate jest gotowy, ale on jest do dupy. Szczerze to... wolałbym coś lepszego. No, mamy tego dziada wielkiego. I wziął tego, buffa. Zabrał mi buffa. Merkury. Dobra, jeszcze raz się skupimy. Teraz się uda go zabić. No, moja szansa. No i wykorzysta tą szansę Kukulkan. Czemu mnie bijesz, panie Herkules? Proszę się tutaj powstrzymać od tego. Nie sięgnął go. Ja sobie zwieję. Do bazy kupić jakiś przedmiot. Może to kupmy. Powinien chyba na początku bardziej. 259 obrażeń, już jest lepiej, ale też rewelacji nie ma jak na zabójcę. Miałem i po 300 i dużo więcej. Jakby mało mamy umiejętności, które zadają obrażenia takie spore. Te koty nie wiem w ogóle jak działają. Ile one obrażeń zadają? 55. Na trafienie, a nie wiem ile tam tego trafienia ma. No, Kukulkan znowu. Ło, zabiłem. No, w ogóle te koty wysłałem. Niepotrzebnie też. A zabiję go jak wchodził do bazy, to jest najgorsza rzecz jaka może być. Jestem złym człowiekiem. No, Kukulkan tutaj. Ja czuję się niedoceniony, bo nikt nie napisał You Rock. Co sobie kupić teraz tego przedmiota? Poszukiwacz serc. 96 punktów wrogowie, 126 my, więc troszkę prowadzimy. Lecz nie jest to wielka różnica. Ja widziałem jak ze 100 punktów bez problemu goście nas pokonali. Zatem trzeba się pilnować, bo to może być niewielka różnica. Łatwa do przekroczenia. Karta może się odwrócić. O! Jak zwiał? Nie ma go. Bliat, no. Akurat tak się stało. Ło, tripla tam zrobił. Tak się stało, że złapał mnie Hades z Ultimate'a. A ja zupełnie nie wiedziałem co się dzieje. Mogłem użyć oczyszczenia i zwiać bez problemu. A tego nie zrobiłem. Mój błąd.
I przez to mam właśnie 3 zgony. Trzeba coś jeszcze zabić. Trzeba bardziej się skupić. Zginąłem dlatego, że nie przyjąłem pozycji do grania. Do progrania. Im mniej się odzywam, tym lepiej gram, zauważyłem, ale no, trzeba to jakoś komentować, nie? No, zginąłem. Ale zabiłem, ale zginąłem. Więc mam jeden za jeden cały czas. Trzeba kupić jakiś przedmiot. Jeb, coś na obrażenia, bo już i tak nie ma co innego brać. W sumie Bastet niezbyt dobra. Taka... Zdaje mi się, że mógłbym lepszego boga znaleźć. Dobra, zabiłem chociaż, ej. Troszkę poprawiłem. A, ktoś mi się tam pytał też o bogów, którymi lubię grać. No to będzie Aokwang, Thanatos, Agni jest spoko. Będzie też... kto tam będzie? Teraz mi z głowy wypadło. Ale właśnie Aokwang, Thanatos... O, Nid będzie jeszcze. No, i mamy koniec gry, 5, 4, 13 staty, więc nie jest najgorzej, coś tam wyrównałem. Wyrównałem i nawet troszkę powiększyłem liczbę zabójstw do 5, zatem nie najgorzej. O, dlaczego Merkury się tam ruszał? Się turlał, tak? Czy poruszał do tyłu, w bok, no. Zatem to na tyle w tym odcinku. Tutaj mamy staty jeszcze raz. Obrażenia gracza mam na trzecim miejscu. Tutaj w ogóle jakie obrażenia ma ten? Szebalankę i Kulkan spore. Ale to na tyle, więc dzięki za oglądanie i trzymajcie się do kolejnego odcinka wkrótce. Na razie.